Witam Was serdecznie, nazywam się Cezary Łutowicz, jestem złotnikiem, od 49 lat zajmuję się krzemieniem pasiastym w biżuterii, także z przyjemnością Wam na temat krzemienia, biżuterii mogę poopowiadać. Miejsce, w którym się znajdujemy, to jest jedyne miejsce takie na świecie, jest to jedyna na świecie kolekcja biżuterii z krzemieniem pasiastym. W zbiorach Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. To jest popląd warsztatów złotniczych, które muzeum wraz ze mną prowadziliśmy przez 15 lat. Uczyliśmy ludzi, którzy z biżuterią są związani od dawna, którzy chcieli poznać krzemień pasiasty, a w ślad za tym, że myśmy ich uczyli, to każdy musiał zostawić przynajmniej po jednej pracy na rzecz tworzonej, jedynej takiej w świecie kolekcji biżuterii. I tym sposobem tych artystów przez nasze ręce przeszło około 100 osób, a prac, które w tej chwili w tej kolekcji mamy, to jest około 300 prac. Jest to bardzo poważny zbiór, który jest przyczynkiem do różnych naukowych rozpraw, opracowań. Jestem złotnikiem, a wiecie, co złotnik robi? Biżuterię robi, pierścionki, kolczyki. Więc oczywiście ja wykonuję te ozdoby, wykonuję z metali, takich, które nazywamy metale szlachetne, jak złoto, srebro. I biżuteria składa się przeważnie z metalu, który trzyma na palcu kamień, ten klejnot. Taki kamień w biżuterii nazywa się klejnotem. Wiesz? No i kamienie to są takie, ktoś bardzo ładnie nazwał, kwiaty ziemi, bo głęboko, głęboko kopiąc, szukając, znajduje się właśnie takie odrobiny kamyczków, które są bardzo rzadkie, bardzo piękne i bardzo twarde przeważnie. Kamienie w biżuterii muszą być twarde, ponieważ nosimy pierścionki. Te pierścionki bardzo często mają kontakt z różnymi przedmiotami, z różnymi powierzchniami i te kamienie by się wycierały. A tak to są zawsze ładne, błyszczące. Mało tego, kamieniom przypisuje się pewne oddziaływanie na człowieka. Są kamienie, które według przesądów, wierzeń zabezpieczają człowieka przed chorobami, przed nieszczęściami, które dają dobry nastrój, dobre usposobienie. Także to są takie do człowieka potrzebne elementy. Powiem Wam, od czego w ogóle się zaczęła biżuteria. Widzicie, ja też noszę biżuterię. Pradawni ludzie chcieli się wyróżnić w swojej grupie, czymś się wyróżnić. Chcieli coś powiedzieć o sobie. Chcieli mieć jakiś komunikat do otaczającej grupy. I to był taki czas, że biżuteria była częścią stroju męskiego. Bo jak mężczyzna zabił niedźwiedzia, czy wilka, czy jakieś inne groźne zwierzę, to kieł tego zwierzęcia, ząb albo pazur tego zwierzęcia wieszał sobie na trawce, na łyku takim roślinnym, na piersi i z dumą nosił. I wszyscy widzieli, o, on zabił niedźwiedzia. To jest mocny człowiek. Nie? No, ale jeżeli on zabił kilka tych, na przestrzeni swojego życia, kilka tych zwierząt różnych, takich bardzo drapieżnych i bardzo groźnych, to on w tej swojej grupie, w której żył, był wysoko
postawiony, był taki najważniejszy, bo jest taki najbardziej męski, najbardziej taki dzielny. No i to był właśnie ten komunikat do tego otoczenia, że to jest mój cały tutaj dorobek. Ale jak się w tamtych czasach spotykały różne plemiona ze sobą, takie dzikie plemiona, no i walczyły ze sobą, to jeżeli ja pokonałem swojego wroga z drugiego plemienia, to zabierałem te wszystkie jego ozdoby, które on miał na sobie, ten cały jego życiorys, który on miał tutaj. Bo to wszystko, bo ja byłem mocniejszy od tego wroga, w związku z tym byłem mocniejszy od tych zwierząt, które on pokonał. No i to sobie zakładałem. I z czasem tych ozdób przybywało. I te ozdoby potem przeszkadzały w walce, przeszkadzały w podchodzeniu dzikich zwierząt, bo to hałasowało, bo to dzwoniło trochę. A kobiety w tamtych czasach siedziały przy ognisku, robiły garnki z gliny, wychowywały dzieci, gotowały jedzenie dla tych swoich najbliższych. Zbierały różne nasiona, różne jagody, no i żywiły tym swoich najbliższych. Ponieważ mi te ozdoby zaczynały przeszkadzać, no to zdjąłem to i zakładałem tej swojej kobiecie: masz ty tutaj te moje klejnoty, trzymaj, a ja sobie zabiorę tylko jeden, taki najważniejszy, co uważam. No i tak pomału kobiety przejęły tą naszą, na te nasze męskie ozdoby. I w tej chwili zauważcie, że w większości kobiety noszą ozdoby, biżuterii, naszyjniki, kolczyki, a mężczyźni jest rzadka. Tak, teraz może porozmawiamy o tym, o krzemieniu pasiastym. Krzemień pasiasty to jest bardzo ciekawy kamień, bo występuje tylko w jednym miejscu na kuli ziemskiej. To jest naukowo potwierdzone, że tylko tutaj u nas w obrębie dawnej ziemi sandomierskiej ten kamień spotykamy. Tak on wygląda, o tutaj widzicie, to są jego naturalna, to jest naturalna jego postać. I on z wierzchu jest taki biały, a spotykamy go w skałach wapiennych, które tutaj na tym terenie około 20 km od Sandomierza występują. I w tych skałach krzemienie pasiaste występują tak jak bochenki chleba, jak rodzynki w cieście. Takie ładne takie bochny. Każdy z nich jest biały z wierzchu, widzicie? Ma taką, ta jego powierzchnia jest biała, a jak go wszetniemy, dopiero w środku jest ten świat kolorów. O, tutaj zobaczcie po oszlifowaniu, to on wygląda właśnie tak, nie? Jest to kamień, który właśnie daje się również szlifować i wygładzać, polerować. Nie wszystkie kamienie dają się tak obrabiać, nie dają tego końcowego efektu. I proszę was, ten kamień był używany wcześniej przez tych ludzi pierwotnych, o których wspominałem, mówiąc o tej biżuterii, był używany do wyrobu narzędzi. Ponieważ jeszcze wtedy ludzie nie znali metali, jeszcze nie wynaleźli, człowiek nie wynalazł metalu, w związku z tym narzędzia wszystkie, noże, skrobaki, jakieś drapaki różnego rodzaju, były robione właśnie z krzemienia. W ogóle z krzemienia, niekoniecznie z pasiastego, ale z pasiastego też. Bo ten kamień daje się doskonale łupać. Jak się uderzy, to odskakują takie odłupki, które mają bardzo ostre krawędzie. Tak jak nóż ma ostrą krawędź, ostrze swoje, tak samo ten kamień po odłupaniu ma takie właśnie te listki, takie te odłupki mają ostre krawędzie, które były przydatne do krojenia mięsa, do skrobania skór, bo wtedy ze skór robiono ubrania, do
do patroszenia ryb, do różnych codziennych takich życiowych przedmiotów. No i ten kamień człowiekowi służył przez tysiące lat. Więc słuchajcie, bardzo ciekawą rzeczą jest to, że właśnie ten kamień występuje tylko w tym jednym miejscu na kuli ziemskiej, jak już mówiłem. I tutaj w tym miejscu, w którym jesteśmy, to większość tej sali jest zbudowana właśnie z tego wapienia, z takiego białego kamienia, widzicie, w którym normalnie ten krzemień pasiasty występuje. Spotykają się te dwa kamienie jeszcze raz, już w innej sytuacji. Rola i przydatność tego kamienia człowiekowi skończyła się z końcem neolitu. To jak będziecie starsze, to będziecie się uczyły. To jest taki okres w archeologii. Ten okres skończył się około 4-5 tysięcy lat, kiedy ludzkość wynalazła metale. Brąz, potem żelazo. I z tych metali zaczęto robić narzędzia. Narzędzia, które były znacznie lepsze od narzędzi krzemiennych. Było łatwiej się je wytwarzało, miały dłuższą trwałość, były po prostu lepsze. No i człowiek o krzemieniu zapomniał, bo już mu przestał być potrzebny. I wyobraźcie sobie, że nie bardzo było wiadomo, co z tym kamieniem zrobić, bo jak ludzie kopali wapień, ten właśnie biały kamień, do celów budowlanych, to trafiający się krzemień pasiasty w postaci tych takich, jak mówiłem, dużych rodzynek w tej skale wapiennej, to ten kamień był dla nich chwastem nieprzydatnym do niczego po prostu, bo już narzędzie z niego nie robiono, do budownictwa on się nie nadawał. W związku z tym, co z tym robić? To go ludzie sobie wywozili na polne drogi. Kiedyś polne drogi, to takie drogi, które są wśród pól, one miały powierzchnię nieutwardzoną, czyli nie było tam asfaltu, nie było tam kamienia, one nie były niczym, tylko była droga uklepana, taka droga z ziemi. Ale jak człowiek zaczął jeździć jakimiś prymitywnymi wozami, to z czasem zaczęły się robić doły w tej drodze, kolejny zaczęły się robić. W tych kolejnach zatrzymywała się woda, było to trudno przejezdne miejsca. W związku z tym ludzie wywozili te krzemienie tutaj z tego terenu, te krzemienie pasiaste, w te polne drogi, w te dziury, w tych jezdniach. I tak robili przez dziesiątki pokoleń. Czyli około tych 4000 lat od czasu, od końca neolitu. Nowi ludzie, które jako dzieci się rodziły i poznawały świat wokół siebie, to widziały, że to się wyrzuca na polną drogę, więc one już w tym wzrastały i tak robiły. Jako już osoby dorosłe też wyrzucały na polną drogę. I to przez dziesiątki pokoleń taką funkcję ten kamień miał. I tu muszę się pochwalić, zdarzyło się tak, że ja przyjechałem tutaj z Wybrzeża. Wybrzeże to jest ta część Polski, która graniczy z morzem. Czyli stąd to było 700 kilometrów. Konkretnie ze Słupska. Tutaj poznając Sandomierz i okolice Sandomierza, trafiłem w tym właśnie muzeum. Z tym, że to muzeum było w innym budynku, w rynku jeszcze, w Kamienicach Leśnickich, trafiłem na bardzo piękne siekiery z ładnego kamienia, z pięknego takiego pasiastego kamienia. Te siekiery to były z czasów, oryginalne siekiery, oryginalne narzędzia z czasów tych prymitywnych ludów, które tutaj żyły na tych terenach. Ale zwykle siekiery z tego okresu widziałem
w różnych miejscach, ale one były z krzewienia czekoladowego, czarnego, bo takie czekoladowe, czarne kamienie występują na, krzemienie występują na całym świecie. A tutaj zobaczyłem właśnie takie piękne siekiery z takiego pasiastego, pięknego kamienia i to mnie zainteresowało. No, ponieważ jak mówiłem, z zawodu jestem złotnikiem, więc zacząłem poszukiwać tego krzemienia, ponieważ słyszałem, że on tylko tutaj występuje. No i tak trafiłem do ludzi, którzy zawodowo poznają ziemię i to, co w ziemi. To jest taki zawód, który się nazywa geolog. I jeden z nich, taki pan profesor Zbigniew Migaszewski, on mi powiedział, że to jest jedynie tutaj i to jest naukowo potwierdzone, że to jest jedyne miejsce na kuli ziemskiej. A jakie cechy powinien mieć kamień jubilerski, ten, który się używa w biżuterii? To są takie trzy najważniejsze cechy, więc rzadkość występowania. Musi występować bardzo rzadko, nie może występować wszędzie, bo to wtedy jest bardzo popularny kamień. A to musi być coś takiego, co rzadko spotykamy. Drugi warunek to dekoracyjność. Musi być po prostu ładny, bo nie chciałabyś nosić w pierścionku brzydkiego kamienia. No i trzeci warunek to jest twardość, bo już wspomniałem, że w biżuterii kamienie muszą być twarde, bo bywają w różnych sytuacjach, one by się szybko niszczyły. No i w 1972 roku zaproponowałem go w biżuterii. No i w tej chwili, no to już minęło prawie 50 lat, w tej chwili kamień ten już jest polskim kamieniem, już dary z Polski, dyplomatyczne dary z Polski są właśnie z udziałem krzemienia pasiastego, a wcześniej były z udziałem bursztynu. Ale ponieważ bursztyn ma kilka krajów, nie tylko Polska, w związku z tym on nie jest takim wyróżnikiem Polski. A krzemień pasiasty występuje tylko w jednym miejscu. Panie go nazywają kamieniem optymizmu. A optymizm, wiecie co to jest? Nie wiecie? To jest taki dobry nastrój. To jest taka wiara w to, że będzie fajnie, że jutro będzie piękna pogoda, że z mamą gdzieś tam na pewno pojedziecie, gdzieś tam, czy z tatusiem, czy... To jest taka, wiecie, to jest takie przyjemne myślenie o przyszłości. Że nie, będzie niedobrze, będzie brzydko, będzie to, będzie tak, a właśnie będzie pięknie, będzie dobrze, będzie ślicznie, będę zdrowa, rodzice moje będą... To jest optymizm, to jest takie myślenie zupełnie inne, takie przyjemniejsze myślenie. Panie go właśnie tak ten kamień nazwały i z przyjemnością jest noszony. Weźcie sobie, że przyjeżdżają nawet tutaj ludzie do Sandomierza po to, aby kupić sobie biżuterię z kamieniem optymizmu. Sandomierz przyjął nazwę Światowej Stolicy Krzemienia Pasiastego. Jak gdyby jesteśmy najważniejszym miastem związanym z krzemieniem pasiastym. No, także ja już pokazywałem biżuterię z tym kamieniem, swoją biżuterię na trzech kontynentach. Kontynenty to są takie wielkie części Ziemi na całej kuli ziemskiej. Także wszędzie on się podoba. I tutaj potem zobaczymy sobie w gablotach biżuterię z tym kamieniem, zobaczycie, że on jest ładny. A czy macie jakieś pytania może do mnie? Jaką pani pierwszą wykona rzecz z krzemienia pasiastego? Powiem ci, że tak, że początkowo robiłem
biżuterię z tym kamieniem dla kręgu najbliższych mi osób. Więc, no oczywiście, wiesz, moja żona, tam może żony mama, wiesz, no robiłem pierw tak, żeby to spróbować, jak to będzie wyglądało. I powiem wam, że nawet udało mi się teraz odzyskać jeden z moich najpierwszych pierścionków z tym kamieniem, który zrobiłem rok później, niż zacząłem robić w ogóle biżuterię z krzemieniem pasiastym. Pierścionek z 1973 roku. No i przekazałem to do muzeum jako jeden chyba z najstarszych znanych pierścionków w ogóle z tym kamieniem. Tak, w tej chwili biżuterię z krzemieniem pasiastym robi dużo pracowni w Polsce, nie tylko w Sandomierzu, ale w Sandomierzu można już kupić biżuterię z krzemieniem pasiastym w wielu miejscach, tutaj szczególnie na Starówce. I powiem wam, że nawet to, że jest nazywany kamieniem optymizmu, to zdarza się, że piszą do mnie, czy dzwonią do mnie osoby, które są w trudnej chwili życia, które ciężko chorują, którym pomoc medycyny niewiele daje. Więc proszą, czy bym nie sprzedał, nie przysłał im kawałek krzemienia pasiastego w takiej postaci. Takiej naturalnej. Oczywiście wysyłam to, bezpłatnie wysyłam, bo jeżeli tym ludziom ma to pomóc i ma to im dać ten optymizm, że oni przestaną chorować, że wyzdrowieją, to dlaczego im w ten sposób nie pomóc? Sandomierz przyjął nazwę Światowej Stolicy Krzemienia Pasiastego i w związku z tym na Starówce, jak również i w niektórych miejscach na Nowym Osiedlu można kupić biżuterię z krzemieniem pasiastym. Jest ona naprawdę urokliwa, jest naprawdę inna niż potocznie się spotyka. Nie są to, jest to krzemień pasiasty, jest kamieniem bardzo eleganckim. Jak była polska prezydencja w Unii Europejskiej, to wszyscy dyplomaci dostali spinki, a panie wisiorki z krzemieniem pasiastym. Także ten kamień już jest kamieniem polskiej dyplomacji. Dlatego też zapraszamy do Sandomierza krzemień pasiasty, a szczególnie ta kolekcja tutaj w muzeum. To jest jeszcze jeden walor Sandomierza, którego nigdzie Państwo nie zobaczycie w takiej prezentacji. Także mnogość pomysłów, projektów artystów, którzy tutaj mają swoje prace, jest olbrzymia. Muszę zwrócić również uwagę, że mamy tutaj nawet pracę profesorów, którzy wykładają w wyższych szkołach kierunek projektowania biżuterii. Także te prace są naprawdę wyjątkowe i naprawdę godne zauważenia.